Witam serdecznie na dzisiejszym podsumowaniu sesji. W środę, tuż przed długim weekendem, ale za to po bardzo ważnych danych, widzisz dzisiaj, poznaliśmy inflację ze Stanów Zjednoczonych, a jak wiemy, jest to bardzo znacząca informacja, która mogła, chociaż nie musiała, wstrząsnąć rękami, a jak to finalnie wyszło, to dzisiaj na podsumowaniu właśnie będziesz miał okazję to zaobserwować, bo będziemy patrzeć na te topowe walory, topowe indeksy, jak i również zobaczymy, jak to wszystko odbiło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania i obejrzymy materiał od deski do deski, a jak zawsze rozpocznę to od przekoju informacji typowo rynkowych. Dodam tylko, że wczoraj na moim głównym kanale zgodnie z zapowiedzią wleciał bardzo istotny wywiad, jak jeszcze nie miałeś okazji oglądać wywiad maska z Trumpem, to z polskimi napisami właśnie na moim głównym kanale, który znajdziesz pod spodem. Na tym kanale będziesz mógł okazję obejrzeć, tak więc na pewno warto posłuchać, co panowie mieli do powiedzenia, bo to też będzie wpływać na sentyment, można powiedzieć, przedwyborczy, a wiem, że rok wyborczy jest bardzo istotny dla rynków finansowych. I teraz już nie przedłużając, przechodzę do ważnej informacji, gdyż już dosłownie za kilka... 10 minut, może godzin, kończy się oczywiście możliwość skorzystania z obniżki w dostępie do przeglądu sektorowego na okres 3 miesięcy, obniżka to 20% kod VIP 121 obniżył 121 zł właśnie ten dostęp. Kończy się on dzisiaj o północy, tak więc warto skorzystać. Dodatkowo zobaczmy na te istotne informacje, które dzisiaj czekaliśmy, była ich cała seria. Począwszy od 8 rano, gdzie poznaliśmy inflację z Wielkiej Brytanii. Jak widzimy, ten wynik okazał się gorszy troszkę lepszy od zakładanych prognoz, bo prognoza było to 2,3, poprzedni wynik 2, a finalnie 2,2. Wskaźniki z polskiej gospodarki za chwilę omówię i Stanów Zjednoczonych również, ale chciałem wyświetlić tą tabelę, abyśmy się skupili nad tym, co nas czeka w czwartek. Dlaczego? Gdyż jutro wprawdzie GPW z racji święta nie działa, ale rynek jak najbardziej tak. Przede wszystkim jak ktoś rozgrywa jena, no to widzimy, że PKB z Japonii poznamy o pierwszej 50 naszego czasu, tak u dlatego warto być czujnym. Dodatkowo, seria danych po 8 rano z Wielkiej Brytanii, między innymi, to będzie właśnie PKB. Dodatkowo, również będzie to sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych o 14.30, czyli jednym słowem, będą to istotne dane, które w czwartek również będą mogły wstrząsać rynkami, oprócz oczywiście GPW, która z tym wszystkim będzie musiała sobie poradzić w piątek. I teraz już przejdźmy do tych najważniejszych informacji dzisiejszego dnia. Euro PKB w drugim kwartale europejska gospodarka nadal rosła bardzo niemrawo. Za to najwyższą roczną dynamikę produktu krajowego brutto Eurostat odnotował w Polsce. W drugim kwartale 2024 roku produkt krajowy brutto Eurolandu był o 30% wyższy niż kwartał wcześniej, poinformował w środę Eurostat. Taki sam wynik jak kwartał wcześniej i zarazem rezultat zbieżny z medianą prognoz ekonomistów. W skali roku PKB strefy euro odnotował wzrost o 60% względem 0,5% w kwartale poprzednim. GUS potwierdza, lipcowe przyspieszenie inflacji CPI zawdzięczamy przede wszystkim wyższym cenom gazu i energii elektrycznej. A wiesz, ile kosztuje gaz na rynku, gdyż systematycznie na każdym podsumowaniu to pokazuje tak więc sam możesz sobie wyrobić pytanie, jak to tak naprawdę wygląda. Wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego: w kolejnych miesiącach inflacja może nadal rosnąć, choć już nie aż tak szybko. W lipcu tego roku indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI był o 4,2% wyższy w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Wynika z finalnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W ten sposób GUS potwierdził wstępne odczyty opublikowane pod koniec lipca. Bank Handlowy dokona odpisu. Bank Handlowy dokonał testu na utratę wartości, którego skutkiem jest odpis pomniejszający wartość firmy o 180 milionów złotych. Części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej, co obciąży wyniki finansowe w drugim kwartale 2024 roku. Gospodarka w Polsce rośnie. Polska gospodarka urosła kolejny kwartał z rzędu. Wynika z szybkiego szacunku gus u Krajowy PKB w drugim kwartale zaskoczył ekonomistów wyższą dynamiką wzrostu. W drugim kwartale PKB Polski był realnie, czyli po odliczeniu wpływu inflacji, o 3,2% wyższy niż rok wcześniej podał Główny Urząd Statystyczny. Szybki szacunek okazał się lepszy od 2,8% oczekiwanych przez ekonomistów. Statystyki wyrównane sezonowo pokazały dynamikę wzrostu na poziomie 1,5% kwartał do kwartału oraz 4% rok do roku. Analitycy spodziewają się 2,13 miliarda złotych zysku netto PKBP w drugim kwartale 2024 roku. PKBP przedstawi raport za pierwsze półrocze tego roku w czwartek, 22 sierpnia 2024 roku. Warto to wypatrywać, gdyż jest to król polskiej bankowości, bardzo istotny bank dla GPW, jak również WIG20. Wyniki od MFO. MFO szacuje, że zysk netto spółki w pierwszej połowie tego roku wyniósł 4,1 miliona złotych, co oznacza spadek aż o 86,5% w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat. Przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2024 roku wyniosły niecałe 313 milionów złotych, co oznacza spadek o 27,6% w stosunku do średniej wielkości osiągniętej w analogicznym okresie w ciągu trzech ostatnich lat. Ostateczne dane zostaną przekazane 19 września 2024 roku. Grupa ZUE szacuje, że w pierwszym półroczu tego roku przychody ze sprzedaży wzrosły do ponad 617 milionów złotych z ponad 540 milionów rok wcześniej, a zysk netto do ponad 7 milionów z poprzednio 4,3 miliona. Według wstępnych danych, zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 12,3 miliona złotych, podczas gdy rok wcześniej EBIT wyniósł. 6 milionów złotych. Na koniec pierwszego półrocza poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 39 miliona złotych. Obecnie spółki z grupy ZUE posiadają portfel zamówień o wartości około 1,5 miliarda złotych. Autopartner chciałby do końca tego roku utrzymać aktualne dynamiki sprzedaży. Poinformował PAP Biznes wiceprezes spółki dodał, że dystrybutor części do samochodów rozważa w zbliżonym czasie z magazynem w Zgorzelcu uruchomienie kolejnego mniejszego hubu za zachodnią granicą Polski. Skonsolidowane przychody autopartnera w lipcu tego roku wzrosły o 20 ponad procent do 376,5 mln złotych. Narastająco w okresie styczeń-lipiec tego roku przychody wyniosły już 2 mld 430 milionów, rosnąc o 16,5 Grupa Azoty jest zainteresowana importem amoniaku. Jego zakupy. Grupa planuje po zakończeniu rutynowego remontu systemu rozładunkowego, czyli od października tego roku. Orlen rozmawia o nowym modelu funkcjonowania spółki Orlen Synthos Green Energy. Poinformował pub biznes prezes Orlenu, jego zdaniem rozwój małych reaktorów modułowych SMR ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Tak więc w końcu, kiedy one powstaną reaktory małe SMR? Bo jak na razie od lat tylko o tym mówią. Grupa Boryszew. W pierwszym półroczu 2024 roku miała 45,4 miliona złotych zysku netto, przypadającego jednostce dominującej wobec 121,6 miliona złotych rok wcześniej. Grupa spodziewa się odbicia gospodarczego w czwartym kwartale 2024 roku. Agora pod kreską. Strata netto jednostki dominującej Agory w drugim kwartale tego roku wyniosła 12,3 miliona wobec 6,9 miliona zysku netto jednostki dominującej rok wcześniej. Przedział oczekiwań analityków ankietowanych przez pub biznes zakładał 13,9 do 18 milionów złotych straty netto. No, zobaczymy, jak na to wszystko zareagowała Agora. Przeszczy dolarowe wsparcie złotemu powinny pomóc dane z gospodarki. Wyraźnie wyższa niż przed miesiącem inflacja CPI oraz zaskakująco mocny wzrost PKB w drugim kwartale powinny oddalić perspektywę poluzowania polityki monetarnej w Polsce i tym samym działać na rzecz umocnienia złotego. To ostatnie widocznie jest już na parze z dolarem, która atakuje tegoroczne minimum. I to też zaraz zobaczymy na podsumowaniu, bo ta para wygląda słabo. Dlatego na pewno warto na to zerknąć. Inflacja w Stanach Zjednoczonych, tak więc mamy informację dzisiejszego dnia. Lipiec przyniósł nieco niższy od oczekiwań odczyt inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych. Nadal jednak tempo wzrostu kosztów życia zdecydowanie przekracza dwuprocentowy cel rezerwy federalnej. W lipcu tego roku inflacja CPI w USA wyniosła 2,9%, poinformowało rządowy Biuro Statystyki Pracy. Była więc nieco niższa od rynkowego konsensusu na poziomie 3% oraz ciut niższa przed miesiącem. To także odczyt niższy od szacunków modelu Fedu. Który wskazywał na wynik rzędu setna. Równocześnie jest to niższy wynik od marca 2021 roku, a więc o przeszło 3 lat. No i zobaczymy, jak to wszystko odbiło się na poszczególnych walorach, poszczególnych najważniejszych indeksach. Pewnie rynki trochę potańczyły, bo jak wiemy, jest to wspaniały pretekst do kontrolowania obecnej polityki pieniężnej dla Fedu. Zobaczymy, czy pierwszej obniżki doczekamy się już we wrześniu, czy też nie. No, wszystko na to wskazuje, że skoro inflacja spada, no to być może czekamy się. Mega Fundusz pozbywa się akcji Orlenu. O jakim mega funduszu mowa? Oczywiście o norweskim. Norweski Fundusz Majątkowy ma coraz mniej akcji największego polskiego koncernu multienergetycznego. Zwiększył za to zaangażowanie w takie firmy jak CCC, Allegro czy CD Projekt. Nowością w polskim portfelu jest natomiast XTB. W pierwszym półroczu globalna wartość aktywów funduszu znacznie wzrosła dzięki postawie rynków akcji. Straty zaraportowano m.in. na Nieruchomościach czy infrastrukturze OZE. W pierwszej połowie 2024 roku największy państwowy fundusz majątkowy świata osiągnął stopę zwrotu w wysokości 8,6%, co oznacza, że jego wartość wzrosła o 140 miliardów dolarów albo o około 540 miliardów złotych. Dla porównania, całoroczne dochody budżetu Polski w 2024 roku zostały zaplanowane na 682 miliardy złotych. Wartość wszystkich aktywów funduszu sięgnęła na koniec czerwca ponad 17 bilionów koron. Wynika z opublikowanego 14 sierpnia raportu półrocznego. Zmiana wartości rynkowej funduszu obejmowała zwrot w wysokości prawie 1,5 biliona koron, transfery od norweskiego rządu w wysokości 188 miliardów koron i 315 miliardów koron z tytułu wpływu słabszego kursu korony norweskiej. Portfel akcyjny stanowi 72% wartości funduszu na koniec okresu. Z kolei obligacje 26,1%. Natomiast nieruchomości 1,7%, infrastruktura OZE, w którą inwestuje fundusz, stanowi 0,1% wartości całego portfela. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje wyniosła 12%, natomiast na pozostałych klasach aktywów fundusz zaraportował straty. Z inwestycji w obligacje było to minus 1%, tak jak z inwestycji w nieruchomości. Nienotowane na giełdzie minus 1%. Strata z infrastruktury energii odnawialnej wyniosła aż 18%. I to jest dosyć ciekawa sytuacja, że tak wielki fundusz zainteresował się oczywiście naszym polskim rynkiem i zwiększył obecność na tego typu spółkach. Tak więc czas najwyższy dokonać podsumowania i zobaczyć, jak te ważne informacje wpłynęły dzisiaj na sytuację rynkową. Tak więc czas na podsumowanie. Najwyższy czas sprawdzić, jak te ważne dane wpłynęły na to, co dzieje się aktualnie na topowych rynkach. Tak więc, rozpocznijmy. Nasze podsumowanie oczywiście od nastrojów, a jak widzimy, one nie są zbyt pozytywne. A wręcz jak widzimy, na liczniku mamy poziom 25 i ekstremalny strach. Czy aby na pewno jest tak negatywnie Popatrzmy na świat? A tutaj Azja rzeczywiście się cofa. Jak widzimy, Tajwan na czerwono, Chiny na czerwono, w Japonii raczej spokojnie, w Australii popatrzmy. Tutaj pierwsza spółka na minusie, ale pozostałe jak widzimy, raczej na plusie. Spokój w południowej Afryce, spokojnie również w krajach europejskich, nie ma jakich skrajności. Spokój w Kanadzie, Bermudach, Meksyku, czy też. Brazylii. To popatrzmy, co się dzieje w tym momencie na SP 500, gdzie sesja rozkręca się cały czas. Tutaj Amazon 38 setnych na minusie, Tesla traci 3,3, Google traci 3,6, Nvidia traci 48 setnych. Netflix zyskuje, jak widzimy, 1,2. No to zobaczmy, jak to się odbija na pozostałych istotnych walorach, w tym oczywiście topowych indeksach i spółkach. Przechodzimy na wykresy. A tutaj Amazon, oczywiście, przypomnę, to jest interwał dzienny dla. Większości walorów. Amazon próbuje wkroczyć w tą lukę, która jest naturalną strefą oporu, ale jak widzimy, jak na razie przynajmniej jest to nieudane wejście. Jeżeli chodzi o Microsoft, tutaj mamy kontynuację i wygląda to dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o Nvidia, również mamy kontynuację. Jednym słowem wygląda to również bardzo ciekawie. I Tesla cofa. Tak więc zobaczymy, czy do końca tygodnia. Będzie to wszystko szło pod dyktando wzrostów po tych istotnych danych, czy też nie? Daj znać w komentarzu, co Ty uważasz, a my popatrzmy już na indeksy. W tym indeks japoński, który zafundował nam w poprzedni poniedziałek, dosyć drastyczny krach. A w tym momencie już go wyciągnęli oczywiście w całości. Dzisiejsza sesja pod dyktando zejść korekcyjnych, 30 ponad 6 tysięcy punktów. Jeżeli chodzi o DAXa niemieckiego, na razie na plusie. 17 875, wczorajszą sesję finalnie wyciągnęli bardzo mocno do góry. Podobnie zresztą na Lazdaku, który też był wyciągnięty wczoraj bardzo mocno. A jak na razie, jak widzimy, walczą i próbują, próbują wyciągnąć indeksy do góry. Na razie delikatne zejście korekcyjne. Poniżej 19 000 punktów się znajdujemy. Jak po zejdźmy na 15 i tak wygląda taniec. Jeżeli chodzi o SP500, analogiczna sytuacja, wczoraj mocne wzrosty, dzisiaj próba kontynuacji, 5443 punkty i na 15 wygląda tak taniec po CPI. Jeżeli chodzi o Dow Jonesa. Tutaj mamy wzrosty 39 880 punktów, i zobaczmy, czy Dow Jones reagował również na 15. Jak widzimy, tutaj były dosyć płytkie te przeloty. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na metalach, popatrzmy na kurs srebra. A tutaj mamy cofkę korekcyjną 27,5 dolara za uncję. Jeżeli chodzi o złoto, to po wyznaczeniu i testowaniu po raz kolejny zresztą poprzednich historycznych szczytów, mamy mocno odpadnięcie 2450 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o kurs miedzi, 9004 dolara, i mamy delikatne dosłownie plusiki. Kursy potem mamy. Mamy Tutaj ropy i ropa nam kontynuuje zejście po tym bardzo ładnym wybiciu. Odpadli od oporu, no i zobaczymy, jak to się finalnie zakończy. W szczególności, gdy będzie eskalacja na Bliskim Wschodzie, jeżeli w ogóle do niej dojdzie. Znajduje się pod poziomem 80 dolarów za baryłkę. Jeżeli chodzi o za to kurs gazu, no to mamy dosyć mocne odbicie. To jest interwał miesięczny, wyjątkowo, i wykres jest aż do 2008 roku, aby zobrazować, jakim poziomie cenowym jest obecnie gaz na rynku. Popatrzmy na kondycję złotego, po tak dobrych informacjach. Polskiej gospodarki. No to zerknijmy na kurs franka, który rzeczywiście się osłabia, 4,50. Funcik też w dół, 4,99. No to już dawno nie widzieliśmy tego kursu. To jest interwał dzienny, przypominam. Euro na delikatnym pusie, 4,28. No i dolar nurkuje i to dosyć znacząco, 3,88 w tym momencie, a spadnie nawet do poziomu 3,87. Tak więc, jednym słowem, złoto rzeczywiście jest bardzo mocne, a dolar wręcz ponie. Tak więc jest to dosyć ciekawa sytuacja. Zerknijmy sobie na tygodniówkę, bo to też nam zobrazuje. Co tutaj się dzieje? I popatrz, dolar od kilku już miesięcy jest najtańszy, można powiedzieć, w tym okresie czasu. Tak więc o czymś to świadczy. Pytanie, czy utrzymają to na dłużej, czy też nie, w szczególności jak dojdzie do eskalacji konfliktu, bo na pewno dolar będzie na to reagował. Euro-dolar za to idzie do góry, to mocno 1,10 w tym momencie. I popatrzmy na kolejny istotny rynek, czyli oczywiście rynek krypto. A tutaj. Na nastrojach mamy poziom 30. Przypominam, że dzisiaj wleciało dodatkowe nagranie w portfelu Krypto, gdzie wleciały zakupy nowych tokenów. Tak więc na pewno warto się z nim zapoznać. Wszelkie linki znajdziesz w opisie. A jeżeli chodzi o nastroje, to popatrzmy, jak na to reaguje Bitcoin. Bitcoin cały czas utrzymuje się poniżej 60 tysięcy za sztukę, dokładnie 159 384 dolarów w momencie, kiedy to nagrywam. Cofał 20 dziesiątki w ciągu doby. Ether. Zaledwie jedna dziesiątka na plusie 2653 dolary w ciągu ostatniej doby, za to ładnie rośnie Toncoin o 10%, największe wzrosty to Toncoin AV85, Phantom7972 Notcoin i z drugiej strony najmocniej obrywa SUI 57 Ordi 52 czy 47 SAC. Tak to wygląda z perspektywy dzisiejszego dnia. Przypominam, że dostęp do topowych giełd krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem. Do CEX-ów oczywiście giełd, których sam korzystam. A teraz przejdźmy i podsumujmy dzisiejszą sesję na GPW, bo pewnie tutaj też ciekawie było. Przypominam jeszcze, że przez dosłownie ostatnie godziny możesz dołączyć do nas do przeglądu sektorowego, bo tam spotykamy się najczęściej. Systematycznie w 20 nagraniach omawiam ponad 200 spółek, a tutaj jest dostęp na 3 miesiące, gdzie wpisując kod zniżkowy VIP 121. Uzyska zniżkę 20%, więc warto skorzystać. Do północy będzie to aktywne. Jeżeli chodzi o podsumowanie, rozpoczynamy od gamingu. Jakby mi brakowało jakichś spółek, w których zestawię, to oczywiście podrzuć w komentarzu to zupdateuję. Warsaw odbija 25%, Gamesbox 22, The Dust 9,6 9,5 inch. Najmocniej za to koryguję na gamingu um, LT Games 11,9, BR Fabric 7,5 czy na większym obrocie Sim 564. Liderem obrotu oczywiście Król, który rośnie dzisiaj o prawie 1,5%, 118 milionów. Banieczkę 11 bit przebija, 0,5% na plusie rośnie sam indeks, który zamyka się na 18 216 punktów. Na bankach też tłuściutka zieleń. Widzimy, że tylko Santander, Gettin oraz Boś na minusie, ale popatrzmy, jak ona jest Spadki delikatnie poniżej zera na minusie. Unicredit za to odbija najmocniej 2,6, Mbank 2,2 czy Santander Banku 2,2 na plusie. Liderem obrotu PKBP, który rośnie 1,8, 126 milionów i sam indeks prawie 1,5% na plusie. 12738 punktów na zamknięciu. Na OZE za to dzisiaj co tutaj się wyprawiało? Po jakich to informacjach? Daj znać w komentarzu, co tutaj się wydarzyło. Czyżby coś tam Unia znowu tam zafundowała? Bo tutaj jest po prostu kosmos. PGF grupa 34% na plusie. Fotowol 33%, Columbus 15%, Sanex 13%, 12 San OZE Capital 10%, 10% zenerys Jednym słowem, czyżby OZE wracało do gry? Warto monitorować. Z drugiej strony Bain traci 6,7, LQ 4,5, GEnergy 4,3, MD Energia 3% i iderem obrotu jest Columbus, aż prawie 8 milionów. Zobaczmy, co się dzieje na kolejnych zestawieniach, w tym oczywiście nieruchomości. A tutaj Alta zyskuje 5,9, Soho 3,4, 3,3% MLP Grupa. Z drugiej strony najmocniej traci czerwona torebka 6,4, Cis Energy 5,4. Na większym obrocie LCOP 4,8 i tu liderem obrotu jest Atal 893 tysiące, Develia 722, sam indeks rośnie skromnie o 13,997 setnych punktów na zamknięciu przed świętem. Jeżeli chodzi o budownictwo, ZUE odbija 5,3, widzieliśmy tę informację wcześniej, Herkules 3,6, 3,4, Libet najmocniej obrywa za to Dekora 6,19, Pekabex 3,5 czy 3% emite energia. Tyle obrotu obrotu Budimex 13, Banik Bank 800, Mirbud sam indeks cofa się o 7900, 7,848 punktów na zamknięciu. Na kolejnych zestawieniach, w tym oczywiście na Global Connect, zobaczmy co się dzieje na GPW. A tutaj największe wzrosty to Nvidia 7,4 na plusie, na małych obrotach. Popatrzmy, to są skromne obroty, na Connection nawet, nie mamy takich obrotów na topowych spółkach. Microsoft 2,4 na plusie, BMW 1,4 na plusie, Tracą, Alphabet, czyli oczywiście właściciel Google 3,7, Bayer 3,2 na minusie, czy Mercedes 1,35 na minusie. No i liderem obrotu tutaj jest Nvidia 13 tysięcy, zaledwie 13 tysięcy. Na no, turystyce bardzo ładnie Rainbow odbija 4,2 i milionów 600 obrotów z Kosmos, Nowatura z 1,5% na plusie i Enter traci 0, 33 setne. Na spółkach ukraińskich najmocniej kule cool Energy odbija 1,5%, KSG Agro oraz Kernel Powyżej zera na plusie traci najmocniej M-Kompany 549 i liderem obrotu jest Astarta 111 tysięcy. Jeżeli chodzi o energetyczne spółki wszystkie, to tutaj Columbus widzimy liderem 15-16 setnych, Energia 2.6 czy ML System 1.9 na plusie. Najmocniej koryguje PG Tracos 1.6, 1%, 6, 1 NowaWis, i Liderem obrotu jest PG 10 milionów, sam indeks kosmetyczny 400 na spadku 2,5 tysiąca przebite. Jeżeli chodzi o szczegóły na WIG20, popatrzmy co tutaj się wyprawia. Mbank bank 2.2 na plusie, PKSA 1.9, Allegro 1.8, PZU 1.8 i widzimy to są największe dzisiaj wzrosty. Najmocniej za to koryguje LPP stracąc 24, JTZW 17 czy 16 PG na minusie. Liderem obrotu jest dzisiaj KG 162 126 pKP, CDP 118 i 112 Allegro. Sam indeks 59 setnych na plusie 2344 punkty na zamknięciu. Na spółkach średnich z MW 40, zobaczmy, co się dzieje. A tutaj Rainbow zyskuje 4,2, Amrest 3%, 2,6 CA Games. Sam indeks Arctic traci 2, mówię sam indeks, oczywiście Arctic traci najmocniej na indeksie MVIG 40, 2,9, Huge 2,3, 2,2, CCC. Liderem obrotu CCC 32 miliony, sam indeks 18,6 na pusie 6129 punktów na zamknięciu. Popatrz na spółki małe z SWIG 80, co tutaj się wyprawia. Najmocniej spłuchł Sanex aż 13%, Datalog 5,7%, Agora 4,5%, liderem spadków Dekora 6,19%, Otlog 4,37% i liderem obrotu Smirbud banka Bank 800, Voxel Banka 500. Sam indeks straci 16 921 punktów. Co tam się dzieje na New Cały czas się porusza dosyć słabo, ale dzisiaj wsparty widzimy jakimi potężnymi odbiciami. BSH 47% na plusie, Photovolta 33%, Organic 30%, Warsaw 25%, na większym obrocie SH Shopping 19%, SandraGon 11%. Tak więc na no dzisiaj odbić tam nie brakuje. No zobaczymy, zobaczymy, dokąd to doprowadzi. Czy Newconek w końcu przeżyje swoją długo, drugą młodość, czy też nie? Najmocniej za to dzisiaj traci Prif RNT 22% na minusie, Kubota 20% na minusie. LTGM 17 i 9 na minusie. No to zerknijmy sobie na obroty. Czy jakaś spółka przekroczyła dzisiaj banieczkę, a jeżeli tak, to o ile? No i widzimy, że liderem obrotu dzisiaj jest Dragon 824 tysiące. Sam indeks jednak spada 2300 na minusie, 258 punktów. Popatrzmy na indeks szerokiego rynku, który również wygląda tak optymistycznie, tuściutko w topowych wzrostach, jak na przykład New Connect. A tutaj PG grupa aż 34% na plusie Redan, 18, 15, Columbus, Sanex 13 to są liderzy dzisiejszego wzrostu na szerokim rynku. Z drugiej strony dzisiaj PBS fajna staci 9%, Dekora 6,19%, Simfabik 5,63%, AM Company 5,49% i iderem obrotu spółek spoza WIG20 wysoko, mieści się na pierwszym ekranie CCC i popatrzmy jeszcze na wykres indeksów. Co tutaj się dzieje? WIG domknął lukę, jak widzimy walczą z tą drugą luką, bestia, która jest tutaj wyżej, no i praktycznie ona będzie już niedługo domknięta, jeżeli oczywiście im pozwolą, jutro sesji nie ma, tak więc zobaczymy, jak się piątek tutaj będzie chciał rozegrać. Dodatkowo WIG20 również Zamknęli pierwszą rukę, ta druga jest jeszcze przed nimi, 2350 jest oporem, no i oczywiście 2400 jest istotnym, bardzo ważnym poziomem również do przetestowania. Zvik 80 osiągnął swój punkt kulminacyjny, można powiedzieć to 24000, no i w tym momencie próbują budować bazę pod nim, tak więc też ciekawa sytuacja. No i oczywiście podobna sytuacja na Envik 40, też podeszliśmy powyżej 6100. Następny test to będzie 6200, no i oczywiście docelowo 6300, bo jak dla mnie to będzie najważniejsze miejsce, aby sprawdzić centymetr na spółkach średnich. Tak więc jednym słowem, dosyć ciekawe. Ciekawa sesja zawirowania na OZE i tymi OZE bym się przyjrzał najmocniej. Warto to mieć na uwadze, bo coś ciekawego tam się dzieje. Być może jakieś środki napływają, być może coś więcej wiesz na ten temat. Tak więc znajdźcie w komentarzu. Pozdrawiam. Udanego długiego weekendu i słyszymy się już pewnie wkrótce. Na razie hej.